ogólnopaństwowych na wydarzeniu, które związane jest z obchodami setnej rocznicy powstania Policji Państwowej. Muzeum w Sierakowie w pewien sposób chce się wpisać w ten rok jubileuszowy i wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Międzychodzie przygotowywać się wystawę, którą teraz Państwu usłyszycie. Jest mi strasznie miło przywitać wszystkich Państwa, jest mi miło przywitać Pana Przewodniczącego Rady Powiatu, wszystkich radnych, gości, członków rodzin policyjnych i samych policjantów. Jak Pan Dyrektor powiedział, twórcami tej wystawy są aspirant szopowy w stanie spoczynku Ryszard Sulej i młodszy aspirant Waldemar Rymarski, którzy sporo swojego wolnego czasu poświęcili na to, żeby ta wystawa mogła w takim kształcie wyglądać. Dziękuję również panom z patrolu drogowego, czy to motocyklowego, ruchu drogowego, tak, którzy stoją swoimi motocyklami na zewnątrz. Szanowni Państwo, będziecie mogli obejrzeć, jeżeli chodzi o wewnętrzną wystawę, mundury począwszy od powstania Policji Państwowej w roku 1919, czyli od tej strony i wszystko to, co dotyczy po prostu momentu utworzenia formacji policyjnych. Nie jest tego dużo, minęło 100 lat, II wojna światowa w międzyczasie, dużo pamiątek zostało utraconych. Natomiast to, co mogliśmy zdobyć czy wypożyczyć, to Państwu prezentujemy. Służba Straży i Bezpieczeństwa, o tym też będę mówił podczas wykładu, poprzez właśnie już po utworzeniu 24 lipca 1919 roku formacji Policji Państwowej, te mundury tutaj widać po lewej stronie. Przejdę do następnego munduru. Tutaj, drodzy Państwo, ten mundur jest z początku istnienia Policji Państwowej. Trochę tutaj jest czcionka tego numeru, jest nieco zmieniona, ale poza tym jest wszystko to samo. Generalnie jeszcze powinien być ten sam numer na czapce. Tu jest numer okręgu policyjnego. Proszę zobaczyć, czym on się różni. Tylko kolorem. Nikt wielkiego nie wymyślił nie wiadomo czego, jakichś nowych zmian. Troszeczkę tą namówkę tutaj wyprostowano. Zmieniono kolor. Nadal jest to sukno. Spodnie też bardzo ciężkie, sukienne. Oficerek tylko już były pół buty, trochę lepiej. Tu z kolei mamy płaszcz przeciwdeszczowy. Poznajemy milicyjną, a policyjną, bo po prostu milicyjna nie ma orzełka na guzikach. No to tutaj jest nadal milicyjna. Doprowadziła ona do rozbudzenia wśród Polaków poczucia tożsamości narodowej, a jej przebieg i rezultaty, przede wszystkim upadek wszystkich trzech mocarstw zaborczych, umożliwiły odtworzenie niepodległego państwa polskiego. Historia policji jest tak długa, jak długa jest historia państwa. Już w czasach starożytnych istniały osoby, czy też urzędy, których głównym zadaniem był nadzór nad mennicą państwową, a także ściąganie danin i cła. Jednak w międzywojennej Polsce, to jest w roku 1925, obchodzono 10. rocznicę powstania policji. Jeszcze przed podpisaniem ustawy w roku 1919 funkcjonowały milicja ludowa, policja komunalna, a także wiele innych odrębnych służb. Później te służby trzeba było wstawić. W byłej
dzielnicy pruskiej od grudnia 1918 roku do sierpnia 1919 roku działała Naczelna Rada Ludowa i jej pięcioosobowy komisariat, a następnie do połowy 1922 roku ministerstwo byłej dzielnicy pruskiej, które miało doprowadzić do stopniowego, ostatecznego scalenia tej dzielnicy z resztą ziem polskich.